Witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale, w prawdziwej perełce, jaka nam się tu dzisiaj trafia. Moi drodzy, perełkę tę otrzymałem jeszcze na urodziny mojego kanału, nie tego, na którym się znajdujecie, ale mojego bazowego kanału, czyli Klockozaur. Były to trzecie urodziny kanału, a paczuszkę tę dostałem od nikogo innego jak legendarnego Macieka i Kloceka. Moi drodzy, no dość długo czekała na rozpakowanie, ale był to taki, jak to mówi dzisiejsza młodzież, sztos, no, że aż zostawiałem ją na później, jakąś ważną, fajną chwilę, no i na ostatni filmik w tym roku. No bo cóż, nawet jeśli w Sylwestra coś pójdzie, to nie będzie już to recenzja, moi drodzy. Ostatnia więc recenzja w tym roku, ostatni taki creme de la kloc, moi drodzy, nam się trafia i jest to Best Lock. Build a lot, pay a little. No właśnie, czy Best Lock jest najlepszą lokatą? No to się zaraz okaże. Pracują z innymi branżami, te widać klocki, komandosy, dwie figurki, jakiś taki, wiecie, cyberpunkowy tutaj droid, wojowniczy, wojskowy, dość cienkie opakowanie, jak jakaś bomboniera. Z tyłu jeszcze raz prezentacja tego zestawu i opis: zbuduj wszystko, co widzisz jednocześnie. 1400-730 klocki, 134 elementy. Przypuszczam, że to jednak jest mylne, to jest nazwanie bez zestawu, a nie, że to jest klocków oczywiście. Oczywiście możliwość zadławienia się. Czy się nam opłaca zadławić, nim zaczniemy się tym bawić? O tym zaraz się, moi drodzy, przekonamy. No myślę, że nie. Myślę, że to będzie jeden z tych zestawów, który będzie owiany legendą na tym kanale, który się okaże tak zły, że aż dobry, albo odwrotnie, tak dobry, że aż zły. Nie, zły, jednak zły. Zostańmy przy zły. Moi drodzy, oryginalne opakowanie. Tak jak mówię, dostałem to od Maćka, także naprawdę samo to już tutaj jest pewną legendą na tym kanale. Dość ciekawe opakowanie. Możemy sobie tutaj, prawda, do środka coś wsadzić. Na przykład palca bym sugerował jednak. No jak widzimy, no ciekawe faktycznie zapakowanie tegoż. W środku nic poza tym nie znajdujemy. No tak, jeszcze nikt klocuszków nie pakował. Woreczek cieniusieńki, jeden i drugi, ale okej, przypomina mi ten typ woreczka, takie, w który są pakowane zabawki w McDonaldzie. No i instrukcja, dobra, karton, który nam się na nic nie zda, ale kurde, fajny, taki w ogóle, wiecie, do segregowania klocków nawet, zostaje, nie idzie do śmietnika, na coś mi się tam przyda, no fajnego prawdopodobnie. No i instrukcja, która już widzę, że dobra nie jest, moi drodzy, już widzę, czemu widzę, że nie jest dobra. Znaczy, nawet nie chodzi o to, że no, śmieszny ma format, bo widzicie, ma format taki, ale po prostu papier jest ok, ale nie pachnie, widać, bo to jest 2014 rok. No, instrukcja taka rysowana i jest to, no nie, no niby się idzie dowiedzieć, co oni tu narysowali, ale jakoś tak średnio, po prostu średnio mi się to widzi, moi drodzy. Otwórzmy więc sobie wory oczywiście i zaraz sobie zespójdujemy to na waszych oczach. No i później omówimy te Best Locki. Czy mówię, czy one są najlepszą lokatą, jaką w życiu możemy zrobić, czy też nie. To już zaraz okaże się na kanale WTF. Będę śpiewał znowu hej! Ból, 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 pierwszy ból i pewnie nie ostatni. Spójrzcie w ogóle, jeden hipol był złożony. A to jest jakiś murzyński czarnobylowiec. Okej, czy my go damy radę rozmontować? Dobra, później, bo mówimy hipki. No, murzyński czarnobylowiec zostanie omówiony przez nas później. Murzyn z Czarnobyla, maska mu leci, wszystko mu leci. No tak to byś w Czarnobylu, chłopie, długo nie poprzeżywał. I jest jeszcze... ja już widzę, jakie to jest złe. Aż mnie zadusiło w zarodku. Moi drodzy, jakość klocka. Powiem wam tak, nie wiem, na ile wy widzicie kolor już tego klocka. On jest taki... nie widziałem takiego koloru w życiu chyba jeszcze. Nie, no taki... kaki to się nazywa? Kuraki? Srak? Nie, dobra, chyba nie tak. No ale bywa takie moro w takim kolorze, no taki dziwny. Taką starą pererowską porcelanę mi to przypomina z koloru. Ale jakościowo, jak tak sobie bawimy się, wszczepiamy, wyczepiamy, to nie jest jakoś źle. Powiem wam szczerze, Best Locki nie jest źle. Nie, naprawdę, bardzo fajnie się szczepiają, przynajmniej na tym etapie. Jeszcze tutaj zobaczymy to. No to antenka, ale antenki często mają, są problemy, dlatego celowo ją wybrałem, antenka nam się na przykład nie dopina. Dobra, moi drodzy, ja sobie robię spoiled build, wy się przyglądacie i zobaczymy, co z tego będzie. No i moi drodzy, coś mi dobrze podpowiadało, że to będzie hit na koniec roku. Coś mi dobrze podpowiadało, że to będzie kloc de la kloc. To się sypie, nie mam jak tego pokazać, ludzie drodzy. Pozwól mi się zaprezentować w zestawie i już dajecie spokój. Jeżeli myśleliście, że Best Lock będzie najlepszą lokatą, w jaką możecie zainwestować pieniądze, a możecie się jeszcze wycofać, biegnijcie czym prędzej, moi drodzy. Mamy tu do czynienia z czymś tak złym, tak złym. Ja wiem, na początku go zachwalałem. O ile jeszcze pojedyncze klocuszki sobie gdzieś tam do siebie dobijaliśmy, było ok, to ok, moi drodzy. Natomiast całość to jest dramat. To jest gorsze niż Wiedźmin. To jest gorsze, moi drodzy. Zacznijmy od tego, że cała zabawka idzie, znaczy nie pójdzie do kosza oczywiście, ale powinna iść do kosza. Dlaczego? Pokazywałem to. Mamy tu ułamany element, moi drodzy. Dodatkowo jest on fabrycznie ułamany, gdyż nie mam tu jego odłamanego w tu, czyli on nawet nie odłamał się w opakowaniu, on się odłamał, tak jak mówię, już na etapie fabryki, przez co nic tu nie szczepimy, nie pobawimy się tym. To nam, że tak powiem, nie stanie, nic nam tu nie stanie, moi drodzy. Nie jestem więc wam w stanie zaprezentować tego zestawu. Nawet gdybym był wam w stanie zaprezentować ten zestaw, to średnio, bo spójrzcie, jak ten drugi zawias tu luźno lata, no po prostu opatrzcie, on, widzicie, on sam się tu rusza, on nawet nie jest w stanie utrzymać tego zestawu. Dodatkowo, jak widzicie, na przykład tak, tu drugie działko co chwila nam się rozpada, ono się w ogóle nie trzyma. Fakt, generalnie... No właśnie, moi drodzy, generalnie klocki raczej się trzymają, niźli się nie trzymają, raczej jest tu dobrze, ale no jak widzicie, to działko na przykład w ogóle nie jest styknięte, w wielu miejscach gdzieś na przykład tu klocek był źle odlany, że o, tu na przykład właśnie piękny przykład, że brzydko odstawał, dalej nam tu odstaje, tu na przykład tu gdzieś było ciężko coś złączyć, moi drodzy, tu wszystko jest tak zrobione na gębę, to znaczy jakoś się to trzyma, chodzi mi o te klocki, które też niejednokrotnie do przybudowania mi się... nie da się, po prostu się nie da tego zrobić, ej, nie da się zrobić recenzji tego zestawu niestety, znaczy, oczywiście próbujemy, ale no to działko mi odpadnie 100 razy i zaraz ja naprawdę wywalę stąd, bo po prostu idzie dostać nerwicy, w ogóle to też mi się nie do końca doczepiło, nie da się tego do końca doczepić, tutaj jakieś fajne miały być, wiecie, torpedosy i wygląda to też w miarę fajnie, ale też łatwo w miarę odpada, kolorystycznie wygląda to dziwnie, ale jest jakoś w stanie się jeszcze wybronić, ale mówię, co z tego, jeżeli ten mech bot na nic nam się nie zda, bo po prostu nam, tak jak mówiłem, nie stanie z tego względu, że no po prostu nawet gdyby stanął, to i tak się tu przechyla, bo jest zbyt luźny, ale nie stanie, bo jest złamany element fabrycznie, jeszcze na etapie fabryki, moi drodzy, więc nic z takiej zabawki nam nie przyjdzie. Jedyne, co z nią mogę zrobić, to faktycznie wziąć chyba super glue i super glue przykleić tutaj te nogi, żeby on się w ogóle nam nie ruszały, on się w ogóle wtedy nie będzie poruszał, no trudno, ale moi drodzy, no nie da się po prostu inaczej, nie da się inaczej, no widzicie, on nawet go spróbuję tu oprzeć, żeby on tylko do recenzji stał. O, stój sobie tylko do recenzji. Nie, po prostu trafiliśmy. Maciek miał po prostu jakiś no dar z wypaczeniem tego zestawu. Dostajemy tu jeszcze kupę innych elementów, jak widzicie. No i tak, no i to jest to, co mówiliśmy. Jest tutaj murzyn z Czarnobyla. Troszkę maska mu padła na twarz, ale ja się nie dziwię. Absolutnie mu się tutaj nie dziwię, że on nie chce tego oglądać. Czy to są jakieś gadżety, które możemy tutaj... Na pewno to są jakieś gadżety, które możemy tutaj wykorzystać dalej. Czekajcie, ja jeszcze z białasa zdejmę. No jak widzicie, nie jest zbyt tutaj spektakularnie na jego klacie. Co to w ogóle jest? Klata jest pusta, moi drodzy. Nogi skaczą, słyszycie to? W ogóle skaczą, jest albo tak, albo... Nagle skaczą na takie coś. No jest źle, jest źle, jest bardzo źle, moi drodzy. A tutaj kamizelka jego, no okej, powiedzmy detalicznie daje radę. Nawet jakieś radyjko jest. Z tyłu jakieś jeszcze tutaj miejsce na jakieś gadżety. Głowa schodzi zdecydowanie za łatwo. Wyraz twarzy mówi jakoby... 3,7 zostawcie mnie tam, wolę już siedzieć tam niż wejść obok tego drona iść. Dodatkowo to nam wyszło tak, że nie jestem w stanie mu teraz tego... Dobra, udało się zdjąć ten hełm. No, moi drodzy, ja mu się nie dziwię, że on chce zemrzeć. No ja mu się nie dziwię, że on chce zostać w strefie zagrożenia i chce tam po prostu zemrzeć. No absolutnie. No moi drodzy, hipki to też jakaś paranoja. Lornetka zobaczmy, uwaga. Okej, tyle z lornetki. Lornetka oczywiście mu się na twarz nie weźmie. Tak, lornetka jest tylko po to, żeby tak mu zwisała, nic więcej z nią nie zrobimy. Na tej samej zasadzie ten ma lornetę zrobioną tutaj. Czekajcie, czy ona nam wejdzie, żeby jeszcze nie wyszło, że one mają jakieś, wiecie, inne ukryte mankamenty. No nie wygląda, żeby już miał. O, temu bardziej, patrzcie, może tą lornetą podziwiać niebo, no bo już bardziej nie pojedziemy. On może lornetą podziwiać niebo. Ma tu jeszcze, o, Murzyn, no też chciałby zostać w strefie zagrożenia i on ma taką minę. Jestem gotów na śmierć. Zostawcie mnie tam. Jestem gotów na tę śmierć. Cały czas to lepsze niż być best lockiem. Moi drodzy, on tak mówi chyba. No maska nie jest jakaś tragiczna, ale mówię, no nie widzi przez nią, no nie, no, no jest źle, no czy ja was będę to oszukiwał, no jest po prostu źle. Jest tragicznie, moi drodzy, hipki są złe, klocki są złe, mówię, pojedynczo do siebie jako tako pasują, ale w momencie, gdy chcemy nimi bawić, to widzicie, rozpadają się zbyt łatwo, ale spójrzcie, jakiego ma smartwatchaty pas, przynajmniej to chyba powinien być smartwatch. No okej, starano się tu jak najlepiej można. No i cóż, moi drodzy, brońki ja kiedyś szeroko omawiałem w innym filmie na moim kanale. Jest jeszcze druga maska, jest, co to jest? No właśnie, co to jest? Obydwu ma zegarki, więc nie. Nie mam pojęcia, co to może być to. Mamy tu snajperkę z wygiętą lufą. czyli wiecie, moi drodzy, wiecie, ten typas celuje, powiedzmy, ej, zeszczel tego robota, i on celuje w tego robota, ale lufa tak średnio celuje w tego robota, więc bye bye ziomuś, bye bye. No cóż, wygięta lufa snajperka, no nie jest za dobrze, moi drodzy, chociaż detalowość starano się zachować tu jak najlepszą. Okej, jeżeli chcecie poglądać inne fajne brońki, tu był fajny filmik z naprawdę fajnymi brońkami podróbkowymi, obejście go koniecznie. Ta brońka czy jest ciut lepiej? No niby jest, ale dalej jakoś tak, no kurde, no brońka akurat nie jest zła i to jest chyba najlepsze, co mamy w tym zestawie. Czy oni w ogóle mogą ją chycić? Może chycić tą brońkę, więc nie jest tak źle. Druga snajperka, czyli właściwie mają, nie mają takiego samego, nie, mają taki dokładnie sam zestaw broniek. A tutaj, moi drodzy, nóż taki, fajnie, że są te wyszczerbienia. Taka jeszcze brońka, o, dłuższa nam się trafiła. Też nie jest źle. Drugi ten sam gnat, a może to są po prostu jakieś magazynki, nie? Ale to by miało sens, to jest magazynek? Chyba nie miałby żadnego sensu. Dobra, moi drodzy, mój drogi Maćku, drodzy zebrani, mamy hit, mamy wisienkę na torcie na zakończenie tego roku. Mamy absolutne dno. Zestaw, który był połamany, którym nie da się bawić co do zasady już, bo jest uszkodzony. Nie mam pojęcia, ile kosztował ten zestaw. Jeżeli Maciek jest w stanie zdradzić nam, ile pamięta, bo faktycznie długo czasu upłynęło, będę wdzięczny za taką informację. Inaczej naprawdę mamy do czynienia z czymś złym. Jeżeli to kosztowało więcej niż 10 zł, a na pewno to jest zło. Mój to jest sam fakt, że ta zabawka do niczego nam się nie nadaje. Chyba że chcecie zbierać luźne klocki, wiecie, luźne klocki na zasadzie no kopalni kloca, nie? W sensie, że będziecie się bawić, będziecie z tego budować mocki podróbkowe. No średnio mimo wszystko, jeżeli tak macie w domu, bym powiedział, w sensie, że się tym jaracie. Ojojojoj, jest naprawdę źle. Konstrukt jest zły, samobudowa faktycznie zaskoczyła mnie, na przykład, że to miał być zawias jakby kulkowy, ale moi drodzy, dyskwalifikacją jest uszkodzony element, ale nawet gdyby nie był uszkodzony, to mówię, drugi chodzi tak luźno, że i tak by to nam nie ustało, więc zabawka jest po prostu do kosza, do niczego absolutnie. O, widzicie, jak to się nam jeszcze przechyla, no właśnie o tym mówię. No niestety, moi drodzy, tak go muszę ustawić, bo nie zrobimy tego inaczej, moi drodzy. Dno, kilo wodorostów i wisienka na torcie mojego kanału. Podobno tak powstał ten kanał, by takie sety tutaj widzieć. Nie polecam, omijajcie best lock szerokim łukiem, chyba że jakieś tajemniki za 5-6 zł. Brońki są najlepszym elementem tego, co tutaj znajdziemy. Brońki to akurat jest coś dobrego z tej całości, ale reszta to dno i kilo wodorostów. To jest tak złe, że mi nawet się śmiać nie chce, bo nie. Dzięki za kolejny, wspólny, nawet rok na tym kanale. Jeżeli jeszcze nie zostawiliście subskrypcji, zróbcie to czym prędzej, moi drodzy. Nie warto czekać, gdyż na przyszły rok oczywiście planuję kilka zmian na tym kanale. Troszkę mniej recenzji, troszkę więcej rzeczy innego typu. Warto więc być na bieżąco. Wam się dziękuję, że byliście tutaj ze mną. Widzimy się wkrótce oczywiście w kolejnych filmikach i na pewno już w kolejnym roku. Bye!